Witam w kolejnym odcinku o Lublinie i dzisiaj Wam przedstawię propozycję trasy dla linii 157 od pewnego użytkownika, który pomyślał o połączeniu linii 157, 38 i 21 w jedną linię, czyli 157. Jak Wam się podoba taki pomysł, to zostawcie suba i łapkę, a ja przejdę do szczegółów. Przebieg linii 157 według niego powinien być taki jak w linii 21, czyli mogłaby zostać wycofana linia 21 i zastąpiona przez linię 157 i jechałaby jak linia 21, z tym że mogłaby na kursach wariantowych zajeżdżać do strefy przemysłowej. Linia 38 mogłaby zostać zastąpiona przez 157 i 157 mogłoby jechać dalej przez całą Zębożycką, kawałek Żeglarskiej, całą ulicę Naukowskich, Romera, Diamentową, Krochmalną, Aleję Jana Pawła II, Filaretów, Zana, Bohaterów Monte Cassino, Aleję Kraśnicką i aż do Pętli Węglin. Uzasadnieniem jest zachowanie połączenia ze Szpitalem Wojewódzkim, z Bohaterów Monte Cassino, Zana, Filaretów, Aleją Jana Pawła II, Krochmalną, Diamentową itd. To było na tyle. Chciałbym podziękować użytkownikowi, który postanowił zrobić prezentację o liniach, które powinny zostać zmienione.